Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy przygody w Planet Crafter. A tymczasem, czym byśmy się tutaj mogli zająć? Bo tak myślałem, żeby z motylami może coś się zająć, ale... Motyle to chyba nie są takie szybkie do ogarnięcia, bo tutaj mamy generator klonów, biolaboratorium. Co my te biolaboratorium chyba powinniśmy zrobić? Gdzie je mamy? Tutaj jest. Tylko nie ma tego OSM. Nie wiem, gdzie to zdobyć. Ja bym potrzebował wodę. Mamy jakieś warzywka do zgarnięcia już? Mamy. To będzie można zrobić ekspedycję. Mamy jakiś tlen w ogóle? To jest butelki z wodą. A tlen? Tlen musimy zrobić. Kobalcik jest nam potrzebny. Czy ja kobalt mam? Dobra, trzy buteleczki tlenu bym zrobił. Jedną wodę tu już możemy wypić. Z wodą to się na razie nie martwię. I dwie wody bym tutaj przerzucił. Pakłażankę sobie możemy zjeść i myślę co? Pójdziemy poszukać surowców, ale pójdziemy w tamtą jaskinię. Tak myślę. Tam jeszcze mamy jedno miejsce do zwiedzenia. Bo bym z tej jaskini wyciągnął uranity. I może bym wziął też uran czysty. Dla niewtajemniczonych, ja idę do tej jaskini, która jest na lewo od tego miejsca. Czyli ona jest tutaj w tym lodzie. No i jestem w tej jaskinie. Uran już widzimy z daleka, bo się ładnie świeci. Lodu stąd nie wydobywam i innych takich rzeczy. Ale najbardziej mnie interesuje uranit stąd. Ten uran coś nie chciał się złapać mi. A uranitu tutaj trochę mamy. Czy on wyrasta? Czy jest... Skąd on nagle się tyle go wziął tutaj? Ten uranit to i tak chyba musimy przetworzyć. Stoimy ze slutami. No, całkiem spoko. O, tu jeszcze jeden się uranit znalazł i tutaj się jeden tak ukrył. Tlen. Pręt uranowy zabieram, uranit zabieram. Tutaj mamy uranit do zabrania. Dobra, myślę, że to by było na tyle stąd. Przydałby się większy plecak. Teraz wiemy, co jest tutaj, za tym wzgórzem. Bo skoro tutaj już wszędzie praktycznie byłem, to ten OSM bym chciał znaleźć. Ale czy mi się go uda znaleźć, to nie mam pojęcia. Nie wiem, czy nie za mało kapsuł tlenowych wziąłem. Co my tutaj mamy? Jakby było to za 350, to bym wziął. Ale lirmę to musimy koniecznie wziąć, bo chyba już nie mam. A potrzebujemy stawiać biomasy. Mam jakąś skrzyneczkę. Pakłażan, nasionko, uran. Lirma bym wziął. Bo sobie zjemy niedługo pakłażanka, tu nam się trochę miejsca zwolni. Ja jeszcze miałem posiarkę wstąpić gdzieś. Dobra, ja tutaj lepiej nie skaczę, bo jak tam zejdę, to już nie wrócę. A to nie jest satysfaktory, gdzie sobie postawię taśmociągi, sobie wyjdę.
ale jetpacka byśmy mogli mieć. Co to jest? To wygląda troszkę na tytan albo dolomit. O, już mamy nowy poziom gry. Mamy już niby Liquid. Dostałem osiągnięcie na Steamie. Tu na razie nie idę, bo to jest daleko gdzieś. A ja też nie mam tyle terenu, żeby nie wiadomo gdzie biegać. To takie ruiny jakby. Mamy skrzyneczkę, to ją sobie otworzymy. Nawóz. Do czegoś to było. Nadstop też bym zabrał. Butelka wody. Powrotnie musimy o tym pamiętać. Oj, miałem gdzieś bakłażana. Elirmy więcej nie biorę. Na ten moment. O, to mogą być pręty uranowe, bo to widzę, że tak uranem wygląda. Nasiono dyni. Weźmy sobie dynię. Tlen musimy zabrać. Dobra. To już powoli musimy wracać, bo ja nie mam tlenu. O, tu jakieś budowle są. Tu tylko bym siarkę ściągnął i bym wrócił do bazy. I tego już na powrotu wam nie pokazywał. Ale chyba mogę się tutaj poruszać w tej siarce. To jest tytan. Tak wygląda siarka. Wypłynek pełen. Nie za bardzo mam co wywalać i to mnie martwi. Dobra, zjedzmy sobie bakłażana jeszcze. Kurczę, tutaj jest takie coś. Tu byśmy mieli schemat i... Dobra, wywalmy może uran. Uran aż tak bardzo nie jest nam potrzebny. Nasiono tuska, jedzonko. Ojejku, fajne rzeczy tu są w tej szafce. Te nasiona bym zabrał i chociaż jedno. Tu jeszcze jedną szafkę mamy, to też bym ją sprawdził. Jest schemat, okej. Tlen by się przydał, ale nie mamy tlenu. Okej, musimy wracać. Tędy powinniśmy jakoś móc zejść, mi się wydaje. Są szafki, liczę na tlen. Tutaj nie mam tlenu. Tu tylko butelka z wodą. Tu jeszcze jest skrzynia dla mnie. Butelka z wodą. To zginiemy. Jak i tak mam zginąć, to... Wolę zginąć tu na dole. Okej. Uranit bym tutaj dorzucił. O kurczę, tu coś nowego możemy traktować. Y,
Schematy bym wziął. Przeanalizował, to było tutaj. Satelita GPS. I niszczarka. Nic specjalnego. Faktycznie jest tutaj trochę wody. Liczę, że ja spadłem na tej siarce. I liczę, że to jest te miejsce, którędy mógłbym wrócić po swoje ciało. Tylko do tych szafek fajnie by się było dostać. Tam fajne rzeczy były. Jest, chyba widzę swoje ciało i pójdziemy sobie tam do szafek. To jest chyba moje ciało, ale zobaczymy. Tak, to jest moje ciało. Pięknie. Plan był dobry. Nasionko fasolki. Dobrze. Okej. Tu były te szafeczki. Nie miałem czasu tak się nim przyjrzeć. Tu w sumie będziemy wracali, choć w sumie mógłbym zobaczyć, co tutaj mamy. Nie, to ja to chyba szperałem w tej szafce. To jest skrytce w sumie. Schemat zabieramy. Teraz tak, nadstopy koniecznie mi są potrzebne. Na razie jeszcze nic nie zabierał. Bioplastik, ale bioplastiku na razie nie potrzebuję. Na co to bym zabrał? To jeszcze ta szafa, ta skrytka mała była tutaj. Właśnie, dwa nadstopy, nawóz i chyba to wszystko. Wziąłbym tlen, zabrałbym sobie aluminium. No może tak, żeby później bioplastiku nie szukać, to od razu bym go zabrał. Zjadł jeszcze jednego bakłażana. I się zobaczymy w bazie. A, jesteśmy w bazie. Nawóz nie jest nam na razie potrzebny. Przydałoby się przeanalizować ten schemat. Ekran mapowanie. Co jest nam potrzebne do tego ekranu? Mikrochip kompasu, żelazo, krzem. Krzem, aluminium, magnes. Stawiam monitor mapowania. Ale prądu mi zabrakło. Ale nie mam satelity, więc on się nam nie przyda nawet. Odmieniłbym nasiono bakłażana na fasoli. Moment, ten bakłażan jest do zabrania, to tutaj byśmy podmienili na dynię. Najmniej mamy 250% tlenu. Damy sobie 400. I to nam daje 4,8. Czyli, a to było 4,2. Okej. Okay. Tylko bym tą kropsłę zrobił tutaj. No zobaczę, czy czymś to się różni od tego, co ja tutaj miałem. A, to jest taki open space. To mi się podoba na szafki teraz. Jakby przenieść takie całe centrum dowodzenia stąd. Tam. Ale myślę, że na razie się skończy na szafkach. Moment, mam pręt uranowy. Jak mamy pręt uranowy, to byśmy mogli postawić reaktor jądrowy. Powinien mieć jeszcze 3 nadstopy, mam nawet. I jeszcze potrzebujemy butelkę z wodą, możemy zabrać stąd.
Nie ma snapowania? Chyba nie ma. Więc mamy teraz tego prądu dużo więcej. Co ja bym jeszcze chciał zrobić? A, mamy dwa nasiona lirmy, trzy nawet. To byśmy mogli postawić trzy rozsiewacze trawy. Albo może dwa tylko. Aluminium, magnes. Ja bym chciał, żeby tutaj koło mnie było zielono. Tu się nie wkładało lirmę? A nie, bo lirmę się przy kraftowaniu od razu robiło. Okej. Dobra. I moglibyśmy tutaj jeszcze postawić. O! I by było super. Jak stoimy z prądem? 65, okej. Jeziora, ciekła woda. O kurde. Zerknijmy. Plecak. To jest terraformacja, ale chyba ogółem terraformacja. No i więcej tlenu już mamy produkowane. I prądu też niewiele nie mamy wykorzystywane. Ciśnienie powinniśmy zwiększać. To byśmy postawili może kolej jeszcze jedno wiertło, żelazo, tytan, aluminium. 350 kW. Ale już ciśnienie też się ładnie zwiększa. Te reaktory jądrowe i P2 też mogą być ciekawe. Już tych takich maszyn sporo mamy. Tylko fajnie by było mieć jakieś miejsce na nie też. R17 mamy. Powoli mamy coraz większy plecak. Pytanie, co będziemy potrzebowali, żeby go zrobić. Podgrzewać P4 też powoli będzie możliwe do zrobienia. A nie, on daleko. Mamy 3,23. Tego tlenu sporo powinienem zrobić. Czyli ta biokopuła P2 nam dużo by dała. Do reaktora jądrowego też sporo, a jak z prądu stoimy? 105! O! To całkiem ładnie. Nie mam tego OSM dalej. No i ten plecak odrzutowy powoli też mógłbym zrobić, tylko... Nie wiem, czy nie wolę tego irydu na coś innego przeznaczyć. W sumie bym miał dwa. Uran, nadstop. To robimy plecak. Potrzebujemy aż dwa i jeszcze ty potrzebujemy tytan jeden. Ale tytan to chyba mamy tutaj na dole dopiero. Czy ja nie mam w ogóle tytanu? Okej. Okay. Możemy sobie podróżować nim bez przeszkód. I szybciej podróżujemy. To też mi się podoba. Nawóz, magnes, kobalt. Postawmy te dwie nonice. To będzie więcej tlenu. Ale nie mam kwiatów. A raczej tego tutaj nie wsadzę. A nie, mogę to wsadzić. O kurczę.
Myślę, że przydałoby się to przerabiać na wege moduły. Te petrujeczki. Bo zanim dojdziemy do tej biokopuły, to powinniśmy więcej ciepła generować. Co ja mam lepszy pomysł? Tu byśmy mieli takie szafki, taki magazyn zrobiony. W jakiś tam sposób. Ale w sumie crafting center może tam zostać. Tylko szafki stąd bym pozabierał. Prawie każdy surowiec ma swoją szafkę. Ale dostaliśmy jakieś znaki. Magnes. Ten jetpack jest całkiem fajny. Tam znaleźliśmy schemat. A to co to jest? A, to jest uran. Okej. Okay. Zadanie terraformowania. Przenieś i właduj technologię Starform Robotics po naszym przybyciu. Ostatni status niezidentyfikowana mgła wydaje się nas spowalniać i rozbijać nasze części. Okej. Okay. A, to ten schemat już zabraliśmy. Zabieram jakieś takie lepsze nasionka. Ten bioplastik bym zabrał, aluminium też mogę zabrać. O, nadstop. Co my tutaj dalej mamy? Czy ja tlen zużyłem? Okej, ja tlen zużyłem. A się tak tutaj bawią. Okej. Okay. Stacja pojazdów, aluminium, pręt irydowy. Wszystko mamy. Chcę mieć tutaj skrzynię, gdzie będę wrzucał jakieś rozpoczęte projekty. Ale niedokończone. Być może zrobimy nawet więcej takich szafek. Tam skrzyń. Chwilę miałem wyciszony mikrofon i ostatecznie nie wiem, co ja tam mam niezrobione. Na pewno wiem, że zginąłem. Znaczy, że dostaję coraz więcej jedzonka, to na jedzonko zrobimy sobie tę skrzynię. A ja wrócę po utracony sprzęt. Fajne jest to, że tutaj nie ma żadnej ściany takiej magicznej, która by nas blokowała, tylko po prostu kończy się surowiec. I wiemy, że tam już nie ma po co lecieć. Myślę, że musimy więcej reaktorów postawić tych tutaj. A ja bym chciał... Oj, ja Sorasa przy sobie teraz. Są bakłażany. Zastępuję to dynią. I zastępuję to fasolą. Mamy schemat do przeanalizowania. Buty zręczności P3. Ale nie mamy wybuchowego prochu.
boksy od razu do przetworzenia. Zbudowałem tutaj jeszcze jeden moduł. Okej. Zostawmy więcej podgrzewaczy. Jeden za dużo. Dajemy może ten mniejszy? Dajemy tych mniejszych. A ja bym potrzebował skrzyneczkę jedną. To jest nasz kolejny projekt do zrobienia. Kurczę, to tak blisko? Strasznie blisko mnie to tak uderza. Rąd 15 mamy. Jeszcze jeden materiał wybuchowy. To by się to mogło wykorzystać. Co tu nam przeleciało byłem? To jest kobalt, krzem. Spodziewałem się lepszego surowca, który tam przyleciał. No to takie najbardziej podstawowe przyleciały. W następnym odcinku wybierzemy się po pręty uranowe. Może właśnie więcej materiałów wybuchowych i coś z tym porobimy. Teraz tak. Krzem. A, myślałem, że wywaliłem. Okej, okay, żelazo. Znaczy, że tytanu tak mało miałem, to głównie tytan się starałem zbierać. Ale jakoś mnie nie kusi, żeby jeszcze raz tam iść. Prędzej to uporządkuję, co nam tutaj z tego jeszcze zrobiło. O! Jestem w stanie zrobić jeden generator, bo mam akurat tyle uranu. Dwie butelki z wodą to z dworu weźmiemy, tylko na stop musimy tutaj stąd zabrać 3 sztuki. No i wodę z dworu. I wtedy dokończymy ten projekt jeszcze z ciepłem. Elegancko. Czy ja jestem w stanie dokończyć stację pojazdów? Jestem. Kurczę, ona mi nigdzie tutaj tak za bardzo nie pasuje. Może tu bym ją postawił, o. Silniki, uran, żelazo, materiał, krzem. No i ten rower byśmy zrobili. Tę turbinę sobie zabrałem, żeby nam tutaj przeszkadzała. Te wiertło bym przeniósł.
jakiś tam wyjazd mamy. kW mamy wolnej energii. Te turbiny to chyba będzie można zlikwidować. Jeziora, cel 11% spełniony dopiero. No i myślę, że tym łazikiem będzie już znacznie lepiej podróżować tutaj. Pytanie, jak będzie z nim tlenem. Jeżeli będziemy mogli nim jeździć i by się tlen nie marnował, to by było bardzo super. Plus jeszcze ma lepszy bagażnik, niby. To znaczy dodatkowy bagażnik byłby. Ekstraktor rudy mnie czeka. A nie, platformę startową jestem w stanie zrobić, tylko potrzebujemy reaktorów więcej. A póki co tylko jestem w stanie zrobić pręt irydowy, który by nam więcej ciepła powodował, to tak to zróbmy. O jest, ciepełko leci lepiej. A, na powierzchni wody, czyli ten generator klonów dopiero na jeziorze byśmy mogli postawić. A my to dość szybko dostaniemy. Z tlenem jest ciężko. No i to ciśnienie też by się przydało czymś produkować jeszcze bardziej. No i tak, jeszcze ostatnią rzecz, którą bym chciał zobaczyć. To jest nasza biomasa. Ale bez biolaboratorium chyba nic dalej tutaj nie zrobimy. Ale nie mam OSM. Pytanie, czy OSM nie jest któreś z tych rzeczy. Tylko nie wiem, czy to jest obsydian, czy to jest nadstop. Nie no, nadstop tak wygląda. To obsydian. Mam jeden obsydian, spróbuję wrzucić. A to raczej nie będzie obsydian. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest, bo jeszcze tego nie znaleźliśmy. Jeżeli to nam się nie przetworzy, to oznacza, że to nie będzie to. Ale nie wytrzymali jedzenie. Przetworzyło mi nadstop. Ale to dało nam po prostu surowce te najzwyklejsze. I w sumie to logiczne. Więc obsydianu się oficjalnie nie da przetworzyć. Obsydian zostaje w swojej pierwotnej formie. Przynajmniej na ten moment. Plan na następny odcinek. Produkować więcej energii. Postawić platformę startową. Postawić chyba może też czarkę może. Nie, nie mamy wybuchowego prochu. Maszyna do recyklingu chyba na razie nie jest nam potrzebna. Warzywniak nam więcej warzywniaków nie jest potrzebne. Sygnalizator moglibyśmy postawić, żeby przy naszej bazie. No i bym chciał zrobić eksplorację tam dalszego terenu. On był... Dalszy teren bym chciał zwiedzić tam za siarką. Tam widziałem jakieś takie dość duże laboratorium i tak dalej, więc tam bym chętnie to zobaczył. Kurczę, to jest fajne, bo... To chyba stąd musimy zabrać.
To ja bym stąd zabrał. Nie postawił nam gdzieś tu. Bo jak tam woda przyjdzie i tu się nam zrobi jeziorko, to będzie ciekawie. No i ten wyjazd też będzie trzeba jakoś inaczej zrobić. No więc, pomyśli się, jak tu już będą jakieś większe problemy. Przestawić to nie problem. Więc na ten moment to by było wszystko. Razem z wami Deko, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka. Hej, hej!